pierwszy raz obejrzałem dzisiaj, tam żona oglądała, córka tak samo, wnuczka też. Ja po prostu trzymałem się do końca, że po prostu obiecałem sobie, że nie będę oglądał tego filmu po prostu na premierze. Jak wrażenia, jak już obejrzałeś, wyszedłeś z sali kinowej, te emocje opadły? No jeszcze trochę siedzą, ale po prostu uważam, że z godziny na godzinę będzie dużo lepiej, także mam nadzieję, że jutro jak się obudzę, to będzie już dużo lepiej. Bardzo fajny film, bardzo fajny w ogóle pomysł i wykonanie. Fajnie, że taki film powstał w ogóle. Słyszałem wszystkie piosenki i opowieści, jakim piłkarzem był dla mnie pan Okoń, więc... Słyszałem to wszystko, ale nie spodziewałem się, że aż takim był piłkarzem. Dużo czasu poświęciłem do tego filmu, nie tylko sam, ale po prostu same przejażdżki do tych Niemiec, do tej Grecji, do Koszalina. Po prostu te wspomnienia są i po prostu... No na pewno jeszcze mi coś siedzi tam w sobie, to cieszę się, że tam najbliżsi przyjechali i z Koszalina i można powiedzieć ze Szczecina i to no po prostu nie zawiedli mnie. No. Ja tylko powiem... trzy słowa. Mirek Okoński, najlepszy napastnik Polski. Zapraszamy! Nie chcieliśmy robić laurki, bo jakbyśmy zrobili laurkę, to wydaje mi się, że po pół godzinie albo po 40 minutach ludzie by wychodzili z kina. Teraz może wychodzili do toalety, no bo 2,5 godziny, no także trwa to po prostu dosyć długo ten film, ale tak, taki był nasz cel. To nie miała być laurka, to miała być prawda, to miało być coś autentycznego i mam nadzieję, że to nam się udało. Dla mnie bardzo ciekawe było i ja bym chciał wyróżnić w ogóle to, jak mówili Niemcy, Grecy o Okoniu, tak? Bo to, że my potrafiliśmy go zawsze docenić i zawsze wyróżnić jako jedną z naszych legend, to samo też robią Niemcy i Grecy. I dla mnie to było bardzo miłe zaskoczenie, jak fajnie oni mówili, jak fajnie go wspominali. Tak, w taki sposób, że aż ja czułem dumę po prostu z tego powodu, byłem dumny z tego naszego konia. Nie wiedziałem, że naprawdę jak na tamte też czasy no, kręcił zawodnikami w lewo i w prawo. Szczególnie zapadła mi jedna sytuacja, to chyba było nie z reprezentacji, chyba z HSV, jak zakręcił trzema czterema na 16 i strzelił bramkę chyba z 11 metra. Więc to mi tak najbardziej utkwiło w pamięci. Wiadomo, że życie prywatne też było kolorowe. Taka niereżyserowana scena, kiedy Wojciech Łazarek podchodzi do Mirka. Taka symboliczna, taka pełna serdeczności. Chyba ta, ale kurczę, musiałbym się jeszcze dłużej zastanowić. Ale to na tak na szybko to nie wiem. Moja droga, piękna droga. Państwu dziękujemy za obecność w tym ważnym momencie dla Mirka Okońskiego i twórców tego filmu Piotra Łuczaka, Przemka Rwana i Tomka Mroczkowskiego. W moim sercu tylko jest jedno, jest tam po prostu nie tam AIK czy tam HSV, no po prostu Gwardia, no po prostu bardzo dużo mi w sercu zostało tylko Lech, no bo to można powiedzieć, że
zrobiłem te najważniejsze moje kroki w karierze piłkarskiej. No, także dla mnie tylko będzie serce Lecha. Bałem się na początku tej ciszy, bo nie wiedziałem, co ona znaczy. Czy znaczy, że ludziom się nie podobało, czy właśnie nie potrafiłem odczytać tych emocji, a bałem się tej końcówki, bo tak jak wiesz, Mirek filmu nie widział, co jest dla mnie czymś niezwykłym, że nie chciał w żaden sposób wpłynąć na to, co my stworzyliśmy. Widać było po prostu chyba to zaufanie do nas, także cieszę się na tą reakcję, myślę, że jest symboliczna i mam nadzieję, że kibicom Lecha też ten film się spodoba.